Tylko święty Mikołaj ma prawo wchodzić przez komin. Złodziej, który tą drogą próbował dostać się do baru w São Paulo, utknął na dobre. Kiedy wróciłam do baru, usłyszałam wołanie o pomoc. Obejrzałam się i zobaczyłam nogi tego drania. Ten drań to 19-letni włamywacz, który tkwił w kominie od kilku godzin. Kobieta przyznaje, że początkowo chciała rozpalić w kominku i dopiec złodziejowi, ale zlitowała się nad rozpaczającym rabusiem i wezwała policję oraz strażaków. Ci rozebrali kominek, uwolnili przestępcę, ale tylko na chwilę, bo prosto z restauracji. Złodziej trafił do aresztu. Owieczkim wojownik będzie kara. Widzieliśmy, ci, którzy oglądali spotkanie Rosja-Czechy, w jaki sposób wszedł Viagra i to czysto. Często pokazywane tutaj w kanale. Fajnie zabrzmiało, Viagra. W Viagra. Nie Viagra. Ale to. Ale wejście było dynamiczne. O tej godzinie możemy sobie żartować. No dzieci już nas nie słuchają. Możemy żartować, tym bardziej, że prowadzenie jest raczej pewne 3-0. Niedermayer za dripping. W sumie Viagry też nie znają chyba. Teraz inna historia. Historia z Buenos, gdzie przejazd pociągu przez miasto jest czymś zupełnie niebywałym, dlatego że można zastanawiać się, czy lepiej jechać w tym pociągu, czy na niego czekać. Moim zdaniem to pierwsze. Lepiej jechać w tym pociągu, zdecydowanie. Sekunda, syrena, jeszcze groźny gol! Ale niesamowity gol! W momencie, kiedy końcowa syrena, kiedy wydawało się, że czyste konto zakoła Hiller, radość w ekipie amerykańskiej i wreszcie mamy bramkę. Mariusz, oddaję Ci głos. Chciałem powiedzieć, że na pewno jakaś bramka, która zaskoczy Hillera, będzie taka... Rozluźnił w ogóle nieprawdopodobna, w ogóle jakiś taki... odbicie krążka, w ogóle będzie jakaś zmiana kierunku krążka. Proszę spojrzeć, tutaj Kessler rzuca ten krążek. W tym momencie Hiller sam sobie podbił ten krążek, chciał się nim zabawić, chciał go złapać z powietrza. Proszę spojrzeć, o tutaj, przecież mógł go zostawić. To samo co Brodor zrobił, odbił krążek nie w tym kierunku. Po plecach wpadł mu, a widzimy, że no tutaj praktycznie ten czas jest 0,0. Tutaj może nie być bramki. Tutaj może nie być bramki, jest 0-0, krążek jest na linii. Bramki nie będzie, to jest coś niesamowitego. Tak? Dzień dobry, bardzo proszę podać odpowiedź. Proszę o... Halo? Proszę podać odpowiedź. Na co? Słucham. Amerykański narciarz Errol Kerr, który na igrzyskach w Vancouver wystąpił w barwach Jamajki z racji swojego podwójnego obywatelstwa, postanowił opowiedzieć dziennikarzom, jak trudno jest Jamajczykom konkurować w zimowych dyscyplinach. W tym celu zorganizował nawet konferencję prasową, ale bardziej od tego, co mówił, dziennikarzy interesowała jego fryzura. Errol Kerr jest jedynym reprezentantem Jamajki w Vancouver. Jak mówi, nie miał łatwego startu i dostać się do reprezentacji też było dość trudno. Jamajka to kraj bez śniegu, więc nie ma gdzie trenować. Errol ma jednak dobre wyniki w ski crossie, dyscyplinie podobnej do snowboardu i plasuje się nawet w pierwszej dziesiątce. My się zastanawiamy, czy taka fryzura powstaje właśnie podczas przeciążeń na stokach. Ja proponuję Państwu założyć taki kask na przykład na godzinę, a potem go zdjąć. Wyglądalibyśmy jak Errol Kerr.